Sylwester z dwójką, Tomasz Kammel tłumaczy się z broni tęczowych opasek w TVP. Tomasz Kammel od ćwierć wieku, z dwuletnią przerwą, jest związany zawodowo z TVP. Obecnie uchodzi za jedną z jej największych gwiazd, zwłaszcza odkąd zabrakło mu konkurencji. Gdy w styczniu 2016 roku stanowisko prezesa stacji objął Jacek Kurski, z telewizją publiczną pożegnało się wielu doświadczonych dziennikarzy. Kammelowi udało się przetrwać zmiany kadrowe, dzięki czemu stał się jednym z nielicznych prezenterów TVP o długim stażu i doświadczeniu w obyciu z kamerą. Być może dlatego dostaje do prowadzenia najbardziej prestiżowe i najchętniej oglądane programy. Jak THE Voice of Poland, THE Voice Kids, a przejściowo również THE Voice Senior. Nie brakowało opinii, że na karierę Kammela znaczący wpływ wywarła przyjaźń, jaka łączy go z Jackiem i Joanną Kurskimi. Prezenter zresztą sam chętnie się nią chwalił. Jacek Kurski przestał już jednak pełnić stanowisko prezesa TVP. A losy jego żony Apa śmieszniadaniowym rysują się dość niepewnie. Podobno jednak nie tylko relacje towarzyskie Kammela mogą zaważyć na jego karierze w TVP. Nie brakuje opinii, że manifestacji i sympatii wobec LGBT plus przez gwiazdę Sylwestra Marzeń Dwójki. Zespół Black Eyed Peas wybrnął z wdziękiem słonia w składzie porcelany. Kammel jeszcze na scenie zapewniał, że opaski nikogo nie zaskoczyły, bo zostały wcześniej uzgodnione z organizatorami. Swojego stanowiska Kammel bronił następnie na Instagramie, snując marzenia o obiektywnym dziennikarstwie i porozumieniach ponad podziałami światopoglądowymi. W roku 2023 chcę żyć w kraju, w którym dziennikarze są obiektywni, i zamiast uprawiania polityki, rzetelnie relacjonują politykę, w którym ludzie się od siebie tak łatwo nie odwracają, w którym różnica poglądów nie oznacza stania po drugiej stronie barykady, w którym ludzie potrafią jednoczyć się w imię czegoś, a nie tylko przeciwko czemuś, w którym zamiast obsesyjnie się za coś nie lubić, z uporem maniaka szuka się porozumienia, i na koniec, chce mieć wokół siebie ludzi, których nie tylko można kochać, ale też można się z nimi mocno, długo i często śmiać. No i takiej Polski życzę sobie w 2023, bo nigdzie się stąd nie wybieram. Ktoś się przyłącza? Tak slash nie? Pod wpisem Kammela pojawiły się zarzuty o hipokryzję. Jak dyplomatycznie odpowiedział gwiazdor telewizji publicznej. Robi swoje od 25 lat i jakoś da sobie radę. Następnie rozpędził się do tego stopnia, że próbował wmówić internautom, że branża rozrywkowa jest siedliskiem uczuć wyższych. Ja pracuję w rozrywce, całe życie. Tu jest dużo miłości, wartości i tolerancji. A już na pewno tam, gdzie jestem osobiście. Co ciekawe, sami celebryci wypowiadają się krytycznie na temat relacji panujących w branży rozrywkowej. Grażyna Szapołowska dała ostatnio do zrozumienia, że dominuje tam zawiść i nieprzeparta podkładania świni. Doda wyznała, że show biznes jest najgorszym miejscem do szukania przyjaźni. Jeśli zaś chodzi o wysokie standardy moralne, to, zdaniem Pauliny Smaszcz, najlepiej wyraża je para prezenterów pytania na śniadanie. Kammel ciągle upiera się też przy tym, co powiedział na temat tęczowych opasek w trakcie Sylwestra Marzeń. Tęcze i dalsze oświadczenia w sprawie mniejszości, wszystko było uzgodnione. Ja nie kłamię w takich sprawach. W innych też nie. Pełne zawodowstwo. Wszystkie szczegóły, całego ich występu. Garderoba, oświadczenia wygłaszane przez Villa. Wszystko. A może warto wspólnie postarać się o normalność? Żeby nie trzeba było takich rzeczy tłumaczyć? Wierzę w każde moje słowo. Każde. Szczególnie w to, co mówiłem podczas Sylwestra.